Siemaneczko, szybki film uprawiamy. Pokażę może, chociaż każdy zna, wynalazek wypala DPF-a, dlatego obroty takie wysokie. 80-100 godzin. Co 80-100 godzin występuje wypalanie, przepalanie paliwa. Idziemy na pole z rzepakiem. Powiem kilka spostrzeżeń moich. Nie wiem, czy pamiętacie takie filmy. Znaczy takie filmy, ja oglądam akurat tamten jeden. Szoka. Pozdrawiam Cię, Konrad, bardzo serdecznie. Konrad pokazywał, w jaki sposób sieje Horsz Pronto. Kurde, panie, gdzie teraz to oglądałem? I Horszu też była taka sytuacja, że dwie, trzy rośliny znajdowały się obok siebie. W Fernelandzie jest podobna sytuacja, nie? Tutaj. Albo może się tak złożyło, ale tutaj jest podobnie. Aha, dobra, ty. Jak może tu kończyłem siew? No ciężko mi powiedzieć, tutaj akurat takie rzeczy widzę. Dodawałem film ze strachu przed jakby wschodami, więc dodam też z tego, co się będzie działo. Znaczy, no ogólnie, no wszystko będę Wam nagrywał, ile będę miał czasu. Natomiast jest taki skopkowany trochę ten rzepak, nie jest równo. Może jakbym wolniej jeździł, ale tu jeździłem wolno, co ciekawe. O 10, 11, maksymalnie 12 na godzinę. I teraz on był posiany troszeczkę może za głęboko według mnie. Ja zawsze siałem rzepaki w okolicach 2 centów. Tylko w momencie, w którym ja zaczynałem się bawić w bezorkę moim famarolem na stopce, tam na tej sprężynie, na tej redlicy stopkowej, tutaj to pole było 3 lub 4 lata temu siane i te nasiona leżały w pyle, bo ten famarol fajnie siał w orkę, fajnie doprawioną orkę, lekko grabki i wtedy na te 2 cm ta redlica stopkowa troszeczkę podsionku zrobiła i fajnie w oreczce one sobie skakały, fajnie kopiowały, było ok. Ale w bezorce kupa nasion była na wierzchu lub kupa nasion była wymieszana z resztkami pożniwnymi. Tutaj z tatą siedzieliśmy no do długo czasu, żeby ustawić tego Kwernelanda. Trochę byłem przerażony tym, żeby nie wpakować tego rzepaku za głęboko, ale zwróćmy uwagę też na to, że jeżeli robimy bezorkowo, to ta masa resztek pożniwnych, tu w ogóle chciałem trochę zaorać, ale bo bardzo dużo resztek, ale ta masa resztek, ta słoma, te plewy, one też robią tą ziemię taką pulchną. I ja to zrobiłem 3 lata temu, że zasiałem w takie coś i nie było deszczy, było sucho. Teraz jest też patelnia i ten rzepak bardzo słabo powschodził, bardzo mało go było też, nierówno i wytwarzał taki korzonek płożący bokiem. Potem w końcu spadł ten deszcz, padał tam z 2-3 dni taki siąpiący i ten rzepak powschodził. Natomiast tutaj też taka moje spostrzeżenie, że chyba jednak w tej bezorce, jeżeli nie napowiadają mega deszczy nawalnych, z tendencją jednak do lekkiego pogłębienia tego siewu, bo dzięki temu ten rzepak się ukorzeni tak, jak się ukorzenić powinien. Tak mi się wydaje. I on był tutaj wsiany, mówię, dosyć generalnie głęboko. Znaczy dosyć. No tak tam, no, ja byłem przyzwyczajony. Tutaj w ogóle tego rzepaku nie ma, może gdzieś tam się pojawi za jakiś czas. Nie mam aż tyle czasu tutaj lecę uprawiać. I tutaj nam te rośliny wychodzą. Tam mamy jakby głębokość, na jaką ten, znaczy głębokość, no taki pogląd na to, czyli on jest do rowka, które kółko dogniatające zrobiło, zobaczcie, on jest głęboko. Natomiast jeżeli weźmiemy to do poziomu kółka, to już wcale tak głęboko nie jest. I on jest mniej więcej, o, przewróciła się ta roślina, tak? Czyli to jest mniej więcej ten poziom, tak jak widzicie, a tutaj kółeczko dogniatające. Teraz mamy tutaj, czyli może wcale nie będzie tak źle z tymi, ja będę wiedział potem już, tak, za rok, z jaką prędkością jeździć, wy też możecie mi powiedzieć, bo i 13 na godzinę i 14 jeździłem na innych polach, tutaj jeździłem pomiędzy 10 a może 11,5, bo miałem źle troszeczkę ustawiony ten agregat. Tutaj nam liścienie się pojawiają, także kolejna roślina wschodzi.
ta roślina już jest na wierzchu, to było siane piątek albo sobota, czyli mamy tydzień, tak? Natomiast tutaj fajnie ogólnie jest zarąbiście, zawsze chciałem mieć taką maszynę, która będzie siała i będą te takie fajne paski. No po orce to lepiej by było widzieć, chodzi mi o to kółko dogniatające, no to było takie coś, jak oglądałem właśnie w ten sposób posiane, mówię, kurde, ale to jest petarda, no i faktycznie, że to jest petarda, bo po tym siewie talerzowym jest ta bruzda zrobiona, ta woda spływa niejako pod te nasiona i myślę, że do zboża też to się fajnie sprawdzi. No natomiast tutaj widzicie, to jest podobna sytuacja, jaką ja bym mógł zrobić tym swoim famarolem. Słuchajcie, muszę zdjąć rękawiczkę. Czyli umieszczenie tych nasion troszeczkę zbyt płytko. I w ten sposób ten rzepaczek już korzonek wypuszcza, ale on nie był w żaden sposób, te nasiono nie było umieszczone w ziemi, tylko było po prostu na wierzchu. I ono potem właśnie, takie rzepaki mi się trafiały w tych moich rodzicach stopkowych, że one po prostu miały taki płożący korzeń, one nie były tak normalnie ukorzenione, tylko jakoś tak szukały tej wilgoci, szukały tego po prostu, szukały tego, tej ziemi, tej wilgoci też, tak? I tak było to, o proszę, widzicie, wcale to, ja mam zapisane na jakich klipsach to jest. To jest jeszcze nasiono, które nie wypuściło kompletnie nic. Także tu jeszcze się liczy zawsze też polowa zdolność schodów. I ono leży niby w wilgoci, ale jeżeli by było głębiej, podejrzewam, że te tak były, i przyjechane kołem tu z boku, mimo tego, o, te akurat trafiły na wilgotną glebę. Także ogólnie mówię, wysiałem 55 roślin, nawet jakby coś poszło nie tak, ze względu też takiego, tak? Czyli nawet jak połowa tutaj, coś z połową by było nie tak, to będzie ok. Także wschodzi rzepak. Tutaj też sobie poszukam, czy gdzieś za głęboko nie ma, bo ta redlica w tym kwernelandzie na tej, a nie, on po prostu tak sieje, no to nie jest też duża jakaś mega obsada. Tu jest jednoliścienie już lekko cyknięte, no i tak generalnie tam się pojawia, tu, oto rzepak taki ma być, tu idzie, tam idzie i to w takiej słomie. O, zobaczmy, jak tutaj będzie. Gdzie on jest? Tu mamy pełno słomy. No mówię, famarolem to by wszystko leżało w tym i wschodów by nie było. Bo taka jest prawda, proszę. Odrzucamy słomę. Ta słoma będzie nam trzymała wilgoć, taką mam nadzieję. I tu mamy rzepak, który... A właśnie, to jest jeszcze pytanie do Was. Możecie mi napisać w komentarzu. Czy w takiej technologii powinienem skracać rzepak szybciej? Lub będę musiał dzwonić do pewnych osób, czy powinienem na przykład już na drugi liść coś zastosować, bo tak, o, zobaczcie, czy to ma znaczenie jakieś, czy nie. Ja miałem jakby, o, tu jest kolejna roślina, która idzie, o, no już wyrwałem, no już nic tam, szkoda, bo to kurde, no, także wschodzi, nie, wschodzi ten rzepak powoli. Będzie jakiś deszcz, to będzie szedł, ale generalnie tam głębiej wilgoci jest dużo. Czyli to jest też tak, jeżeli będzie bardzo mokro, to na orce się zaklepie, a tu jak będzie bardzo mokro, to jednak te resztki pomogą wzejść. A jeżeli w resztkach zasiejemy zbyt płytko, i to będę też obserwował, bo mam tutaj klips w jedną, klips z drugą, więc nawet polową zdolność schodów, bo nikt o tym też nie mówi, że ile my wysiejemy, to jest jedno, ale jak ja famarolem siałem, to polowa zdolność schodów była niska. To jest jedno,
co wyliczymy, a drugie, co potem uzyskujemy w polu. Ja siejąc po 55 roślin, polowe zdolności wschodów miałem w okolicach 45 roślin, wcześniej siejąc w orkowo famarolem. No a zobaczymy, co tutaj będzie. Jak będę trochę czasu, jak to powschodzi, pójdę sobie spokojnie, czy z tatą pójdziemy, policzymy, zobaczymy. W każdym razie powoli wschodzi. Trzymajcie się.